Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry, a ze mną Bartek Skopiński. Tak jest. I tak 9:45 będziemy sobie tutaj wspólnie czekać, drodzy słuchacze, na wasze telefony. Jeżeli ktoś oczywiście miałby jakiś temat dla naszych reporterów, to dzwoni 726 114 114. Tak, dokładnie. I tak przez najbliższe pół godziny czekamy, drodzy słuchacze, a wy też oczywiście od samego poranka, mam nadzieję, że odwiedzacie portal regionu miedziowe.pl. Tam już od samego rana sporo informacji. Niestety nie wszystkie są takie, jak byśmy sobie życzyli. Wczoraj wieczorem telefon, Bartku, tak, dobrze jest, widzę? Jest telefon, więc odbieramy. Halo, dzień dobry, witamy. No, proszę ściszyć radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taki problem. W dniu wczorajszym dostałem awizo do skrzynki pocztowej. Udałem się na pocztę, no kolejka była ze 12 osób. Poszłem o godzinie 16:30, dalej kolejka. Jest jedna pani za okienkiem. Pytam się, proszę panią, czy jak przyjdę przed 20, bo poczta była czynna do 20, czy pani mnie jest w stanie wydać tą moją przesyłkę? A pani odpowiada, że nie, bo nie ma tej korespondencji. Więc dzwoniłem dziś z rana na główną pocztę do pani naczelnik, prosiłem, bo ta pani, ja się tej pani nie dziwię, która tam na tej poczcie na budowlanych siedzi sama za okienkiem, bo ona nie ma kiedy nawet do ubikacji wyjść, a bez przerwy jest kolejka. I proszę pana, najprawdopodobniej ja mam list polecony z sądu, na który oczekuję, no i niestety, pomimo podeszłego wieku, to muszę chodzić 3-4 razy po to, żeby odebrać swoją przesyłkę. Ale był pan... A jak pytałem pani, czy zna problem, a to mówi, proszę pana, w całym Głogowie, a co pani w tym kierunku zrobiła? Powiadomiłam swego przełożonego. A ja mówię, czy może mi pani podać telefon do tego przełożonego, żebym ja mógł interweniować? Nie mogę, proszę, przez infolinię. I to nie jest rozwiązanie sprawy, proszę pana, dlatego proszę o interwencję, bo tak jest codziennie. Na tej poczcie tam kolejki są i ludzie się wkurzają, przychodzą, odchodzą. Tak być nie może. Mówimy o poczcie głównej czy o filii przybudowlanych? Przybudowlanych. Mówimy o budowlanych. I prosiłbym, żebyście tam pojechali któregoś dnia sami i po prostu zobaczyli, jak rzeczywiście jest, stwierdzili fakt. Dobrze, mamy zanotowane, no a infolinia to dzisiaj zmora obecnych czasów. No właśnie, ale to nie jest rozwiązanie. No ja mówię chociaż na pół etatu, żeby jakoś dali tej pani do pomocy wtedy, kiedy przynajmniej listonosze przychodzą się rozliczać, bo ta kobieta nie ma kiedy tego zrobić, no ja ją rozumiem. Problemem jest... Bo wie pan, jak stoi 10-12 osób w kolejce, jak ona by wyszła za okienka, to ją ludzie zjedzą od razu, tak? No dokładnie, tak jak pan mówi. No. Dobrze, mamy zanotowany ten temat. Postaramy się dowiedzieć, dlaczego akurat jest taka sytuacja, ale a nie czy inna. Ale to jest teraz akurat w sezonie urlopowym, czy to czy już wcześniej o, też czy tak było? Czasu? Nie, zawsze tak jest, bo nawet zawsze tak jest. Czyli zawsze jest jedna osoba po prostu. Jedna osoba, dosłownie tak. Dobra. To będziemy się dowiadywać, dlaczego akurat tak jest, a nie inaczej. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. Czy ja mogę się mylić, ale jestem pewien, że nie ma po prostu osób do pracy. No podejrzewam, że tak. Bo praca pewnie jest. Zresztą ostatnio Poczta Polska dość sporo wakatów uruchomiła i dość sporo ofert pracy się faktycznie pojawiło, ale pytanie, jaka jest odpowiedź ze strony osób, które chciałyby pracować. Tak. No i pytanie kluczowe. I za ile? Za ile? No właśnie, dokładnie. To jest kolejna sprawa. 726 114 114 to jest numer do nas i pod ten numer oczywiście dzwonicie, tak jak nasz słuchacz przed sekundką, który dzwonił w sprawie poczty na ulicy Budowlanych. No, kontaktował się również z panią naczelnik. Pani naczelnik przekazała sprawę dalej. My też się dowiemy, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Czy to faktycznie właśnie, nie wiem, brak rąk do pracy, czy... Może sezon urlopowy, no ale nasz słuchacz zapewnił, że przed urlopem, przed wakacjami było podobnie, też tylko jedna osoba.
726-114-114. Mamy ten temat zapisany, zanotowany, a wy dzwonicie dalej pod ten numer i informujecie nas o kolejnych sprawach. Natomiast jeżeli ktoś oczywiście chciałby na bieżąco być z tym, co dzieje się w Zagłębiu Miedziowym, to zagląda sobie na miedziowe.pl. Między innymi do działu Nie Przegap, co gdzie kiedy, tam planuje imprezę, ale też między innymi zagląda do najnowszych informacji. Otóż trwa gruntowna przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach. Główny budynek ośrodka ze względów technicznych został rozebrany i wybudowany na nowo. Prace trwają zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Na tę chwilę warta blisko 11 milionów złotych inwestycja przebiega zgodnie z planem. O tym możecie przeczytać w artykule Kasi Rososzko. A teraz odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witam. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Witam. Ja dzwonię w sprawie tutaj przejścia przez jezdnię obok apteki na Tysiąclecia. Chodzi mi konkretnie o to, że po każdej ulewie nie można spokojnie przejść przez to przejście, bo tam jest bardzo duża kałuża. Mówi pan od strony apteki, dobra. Prosiłbym o interwencję we firmie, żeby było odpowiednich służb, żeby po prostu te studzienki udrożnić, żeby można było tam spokojnie przejść przez to przejście. Ja rozumiem. Razem trzeba gdzieś omijać, przeskakiwać. No troszkę, no ludzie, którzy tam stoją, żeby przejść, no czasami muszą kawałek się odsunąć, żeby auta przejeżdżające nie ochlapały, prawda? Jasne, jasne, że tak. A proszę mi powiedzieć, czy dzwonił pan wcześniej na numer tam, gdzie można zadzwonić w sprawie zatkanych studzienek, czy niekoniecznie? No nie, nie mam takiego numeru właśnie, nie wiem do kogo to konkretnie dzwonić. To proszę sobie zapisać, jeżeli pan może. Już moment. Już mamy, możemy panu podać ten numer. To jest do Urzędu Miejskiego. W godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 można dzwonić i takie typu sytuacje zgłaszać. Jak będzie pan już gotowy, to bardzo prosimy, to podyktujemy ten numer telefonu. A po wczorajszym... No proszę, może pan tak, dyktować. 785. 785. 656. 656. 560. 560. I tu na ten numer zgłasza się właśnie takie zatkane studzienki. Jeżeli gdzieś coś pan kiedyś w przyszłości też zauważy, można śmiało dzwonić pod ten numer, jak Leszek wspomniał, od 7.30 do 15.30. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Ślicznie. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Ja wczoraj miałem okazję po tej ulewie, która przeszła nad Głogowem, przyjechać się po mieście, sprawdzić te newralgiczne miejsca, które mocno były zalane wodą podczas ostatnich ulew, czyli między innymi ulica Merkurego czy ulica Saturna, a tymczasem no, studzienki musiały zostać dość kompleksowo oczyszczone, bowiem i w jednym, i w drugim miejscu woda szybko spłynęła do kanalizacji i tym razem żadnych wodnych, podeszczowych stawów na ulicach nie było. No i bardzo dobrze. Na szczęście. Ja tylko jeszcze raz przypomnę numer. Jeżeli ktoś widzi gdzieś zapchaną studzienkę, to dzwoni w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 7.30 do 15.30 pod numer 785-656-560. W razie W można też do nas pod numer 726-114-114 zadzwonić i dopytać o ten numer, także spokojna głowa wtedy na pewno. I jeżeli ktoś właśnie zauważy taką studzienkę, czy zapchaną studzienkę jeszcze przed na przykład opadami, to jak najbardziej pod ten numer można dzwonić. A teraz wy dzwonicie do nas cały czas pod numer 726-114-114. Leszek tutaj zaczął temat dla reportera, chciał zacząć jakąś smutną informacją, ale zanim zaczniemy, to oczywiście telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja już dzwoniłem w sprawie tej studzienki kanalizacyjnej vis-a-vis zakładu karnego. To, co tam kiedyś robili pas drogi i to zaasfaltowali. I teraz przy tych ulewach, na przykład wczoraj, to cała jezdnia jest zalana. Ja już to do państwa zgłaszałem, no ale nic nie zostało w tym zakresie zrobione. Niestety my też już dwukrotnie to zgłaszaliśmy i no jak widać nie ma odpowiedzi w tej kwestii. No właśnie, nic nie jest zrobione po burzy czy po większym deszczu. Jeden pas łącznie z chodnikiem. Jest zalany, jak przejeżdża samochód, a nie daj Bóg, że ktoś jest na tym chodniku, to jest zlany wodą. Tak jest, to ma fontannę, zgadza się. Przypomnimy się w każdym razie, tak. Nie wiem, czy można coś w tej kwestii jeszcze poprawić, ale spróbujemy się dowiedzieć. W tym asfalcie widać taką nieckę i woda stoi, także ten odpływ kanalizacyjny jest zaznaczony.
takim upadem, takim dołkiem i w tej chwili, bo jechałem, ta woda stoi w tym dołku, także zlokalizować no nie ma problemu. Dziękujemy bardzo za przypomnienie. My też się przypomnimy. No fajno, miłego dnia życzę i pozdrawiam Radio Elka. My dzięki, pana również pozdrawiamy. Również pozdrawiamy. No czasami, drodzy słuchacze, są faktycznie takie tematy, które zgłaszamy i my zgłaszamy i wy zgłaszacie i wszyscy zgłaszają i tak nic się nie dzieje w tym kierunku. 726-114-114. Czekamy nadal na kolejne telefony. Jest 9:25 i jest kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Halo. Tak, słuchamy. Bardzo dobrze słyszymy. Ja mam taką prośbę do reportera, żeby się panowie może nie tyle co zainteresowali, tylko przed szpitalem głogowskim jest taka makabra, że zamiast naprawić ławki, to zostały wycięte. I jak pacjenci wychodzą, powiedzmy, żeby odpocząć na świeże powietrze, to naprawdę nie ma na czym, bo tam są przed głównym wejściem szpitala, tam są tylko dwie ławeczki, naprawdę tam nie ma gdzie usiąść. A tam ze cztery były chyba, no nie? No właśnie, były cztery. Cztery, dwie zostały wycięte. Chyba lepiej było wyciąć niż naprawić, nie? Proszę pana, oczywiście dowiemy się. Ja wierzę w to mocno, że zostaje wycięte po to, żeby postawić nowe. Ale to jest, wie pan, ja tam odwiedzam chorych już od 2 miesięcy, ja nie widzę, żeby tam się coś działo, nie? Aha, czyli już od 2... ta sprawa już trochę trwa w takim razie, dobrze. Tak, to nie jest tak, że to były wycięte tydzień temu i nie tego, to jest po prostu od 2 miesięcy zostały, bo to na rurkach to widzę tam, że wycięte i dwie ławeczki zostały i mówię, jak tam na dwóch ławeczkach to trochę osób musi gdzieś się ratować, a wie pan tam. Wiecie panowie, tam i ten teren jest nierówny i ludzie po zabiegach czy po czymś nie za bardzo mogą chodzić, a jak to sobie z głównego wyjścia wyjdą, to można by było usiąść i odpocząć w takiej pogodzie, nie? Jasne, że tak. Mamy zanotowane, mamy zapisane. Będziemy się dowiadywać. No to super, super, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Wzajemnie, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dziękuję. No to mamy kolejny telefon tak i jest. Kolejne zgłoszenie. 726-114-114. No to Leszku, może teraz wykorzystaj tę szansę, tę okazję. Ale dobrze, fajnie, że słuchacze dzwonią. Natomiast super. Z całą pewnością piłkarscy fani KGHM Zagłębia Lubin cieszą się, że będą mieć takiego napastnika w swojej drużynie. To znaczy już mają, bo podpisał kontrakt. Teraz pytanie, czy jego bogate CV i liczne występy w La Liga Secunda przełożą się też na dobre występy w PKO BP Ekstraklasie, bowiem Juan Muñoz, 27-letni napastnik z Hiszpanii, podpisał kontrakt z KGHM Zagłębiem Lubin do końca czerwca 2025 roku. Tak w skrócie i szybko, więcej przeczytacie na miedziowe.pl, a teraz kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dobry, ja mam taką sprawę. Taka nieprzyjemna dziura jest na Sikorskiego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak się na przystanek wjeżdża autobusów. Czyli jadąc od Sikorskiego w stronę Ronda, tak? Tak, przy samym przystanku jest taka jedna nieprzyjemna dziura, wpada się w nią. Dobra. Zapisane, zgłosimy. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie, no osobiście. Chyba pozdrawiamy nawet kierowcę autobusu, tak. Skoro zgłasza taką dziurę. Co osobiście? Ja osobiście nie znam przyjemnych dziur w rogach. No właśnie, to akurat prawda. Miałem okazję przyjeżdżać tą drogą wewnętrzną osiedlową za wieżowcami na Gwiaździstej. Naliczyłem tam chyba 7 czy 8 dziur, ale z tego co pamiętamy, to najpierw sprawy remontowe, instalacje elektryczne w wieżowcach, a dopiero potem jak znajdą się środki, to remont tej drogi. Choć swoją drogą, ktoś by tam z jakąś łopatą i z masą bitumiczną mógł przejść, przyklepać, nie wiem, udeptać, żeby to jakoś było troszkę lepiej. No widziałem takie sytuacje niejednokrotnie na drodze, że no, ale to dobrych paręnaście lat temu, dzisiaj tak się już chyba nie robi. Takie mam przynajmniej wrażenie i gorąco w to wierzę. Natomiast, drodzy słuchacze, dziś na naszej antenie też informacja o tym, że od jutra, od 12 lipca napotkacie na niewielkie, ale jednak utrudnienia przed pływalnią Chrobry w Głogowie, bowiem schody, które znajdują się przed głównym wejściem do pływalni przy ulicy Rudnowskiej, wymagają remontu i prace potrwają około 2 tygodni. W czasie modernizacji wejście do obiektu będzie znajdować się z boku obiektu, tuż przy terenie zielonym, przy kasach biletowych. Tak więc dziś też o tym
tym będziemy mówić na naszej antenie od jutra, czyli od 12 lipca przez 2 tygodnie tego typu. Niewielkie, ale jednak utrudnienia. Będzie trzeba parę czy paręnaście metrów przejść i wejść z boku budynku, gdzie często gęsto te drzwi są uchylone, bowiem na pływalni jest dość duszno i parno, a żeby był taki przewiew, to tymi bocznymi drzwiami będzie można wejść. One, tak jak mówię, często też są uchylone. 726-114-114. Pierwsza połowa, Bartku, za nami. Czas tak, na przerwę. Tak, czas na przerwę. Już robimy króciutką przerwę reklamową, a zaraz po niej wracamy do was z drugą częścią tematu dla reportera. No to wracamy z tematem dla reportera, z drugą częścią. Jeszcze tylko minut 12 do tego, abyście do nas dzwonili. 12 minut pozostało do zakończenia dzisiejszego wtorkowego tematu dla reportera. 726-114-114. A ja mam zapewnienie od rzeczniczki Głogowskiego Szpitala, że jeszcze dziś otrzymam odpowiedź, co z tymi ławkami przed głównym wejściem do obiektu przy ulicy Kościuszki, a teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w takiej sprawie parkingu dla niepełnosprawnych w Polkowicach, przy aptece ZIKO, przy Straży Miejskiej. Tam jest, przy targowisku. Tam jest tylko jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych i bodajże 3 albo 4 miejsca dla Straży Miejskiej. Często jest tam pozastawiane. Ostatnio byłam, zatrzymałam się na miejscu dla straży, bo niestety było wszystko pozajmowane. No to pan strażnik zwrócił uwagę, żeby się nie przyzwyczajać do tego. Czy jest możliwość powiększenia chociaż o jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, bo no tam jest apteka. Często do apteki dużo osób podjeżdża. Jeżeli ma się osobę niepełnosprawną, chce się szybko załatwić tą sprawę i wracać, bo jest osoba pod opieką, tak? A tutaj strażnicy no trochę się nie fair zachowują. Jaka to jest ulica w Polkowicach? Chyba Targowa. Chyba na Chopina bodajże. Jaka? Chopina albo Targowa. Chyba na Chopina albo Targowa. To jest zaraz przy Straży Miejskiej. Mm-hmm. Tam jest apteka ZIKO i po drugiej stronie jest targowisko. Też zatrzymują się osoby, które sprzedają na przykład jakieś swoje warzywa ze samochodu na parkingu. No jest to utrudnienie dla osób, które naprawdę potrzebują tego miejsca szybko załatwić i wyjeżdżają. Także tutaj bym apelowała do władz Polkowic o zwiększenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na tym miejscu. Mamy zapisane, powiem więcej, już od razu temat przekazałem naszej reporterce Kasi Rososzko i postaramy się poszukać odpowiedzi na to pytanie, czy jest szansa i czy w ogóle jest w planach, dobrze? Super, dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Do usłyszenia. I też informacja dla naszego słuchacza, który na radiowego messengera przesłał nam zdjęcia z placu zabaw w Sieroszowicach w gminie Radwanice. Też już sprawę przekazaliśmy Kasi, która postara się dowiedzieć, jak sytuacja wygląda, bo jak informuje nasz słuchacz tutaj za pośrednictwem Messengera, od lutego po kontroli placu nic się nie dzieje, a można tam się nieźle pokaleczyć i może dojść do wypadku. Bardzo dziękujemy za zdjęcia i postaramy się tematem zająć. I czekamy na kolejne telefony. 726-114-114. Dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego, czy to Głogów, czy to Lubin, czy to, jak słyszeliśmy przed chwilą, Polkowice. Każda sprawa jest notowana. Reporterzy z naszego, z redakcji Radialka Zagłębia Miedziowego oczywiście będą dopytywać, będą sprawdzać informacje. Tak jak Leszek przed chwilą też na przerwie już zdążył zadzwonić do Rzeczniczki właśnie prasowej szpitala i mamy zapewnienie, że dziś jeszcze otrzymamy informację dotyczącą tych ławeczek. A jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś temat, jeszcze jakiś problem, to jeszcze 9 minut do waszej dyspozycji w dzisiejszym temacie dla reportera. 726 114 114. No i jeszcze kwiatów i motyli dzisiaj nie było. No nie było. Pytanie, czy będą. Liczymy na to, że może się pojawią. Pytanie tylko, czy jest za co te kwiaty i motyle wysyłać. No to się pewnie dowiemy dzisiaj. Albo się nie dowiemy. To już tylko od słuchaczy zależy, jak najbardziej. Dzwonicie, Radio Elka Zagłębia Miedziowego czeka na wasze telefony. 726-114-114. Tutaj cały czas przypominamy o naszym portalu miedziowe.pl. Wspominałem o przebudowie ośrodka kultury w Gębocicach, który trwa. Też możecie przeczytać właśnie o tym, co Leszek wspomniał, czyli wiadomości sportowe o Juanie Muniozie. Muniozie.
Tak, ale też i o tym, że wczoraj piłkarze ręczni Chrobrego wrócili do zajęć. Były to co prawda krótkie urlopy, ale intensywne. Też mieli pewnie swoje rozpiski, żeby za mocno kilogramów podczas tej przerwy między rozgrywkami nie nabrać. Przypomnijmy, trzy nowe twarze w ekipie piłkarzy ręcznych Zagłębia: Jędrzej Żeniewicz, Wojciech Hajnos i Filip Wrona. No i tradycyjnie, jak to ten pierwsze zajęcia, pierwsze spotkanie po urlopach, to najpierw siłownia, badania, testy, a potem rekreacyjnie troszkę poharatali w gałę, tak, czyli pograli w nogę, no a od dziś już dwa razy dziennie przygotowania do nowego sezonu. Tak jak to mówi w naszym portalu miedziowe.pl, a także w serwisach Radia LK Zagłębia Miedziowego, dziś będzie mówił trener Witalij Nat. Nie znam zawodnika, który lubiłby ten czas, czyli tu mowa o okresie przygotowawczym. A z jakim tematem teraz do nas dzwoni słuchać? Słuchamy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja chciałbym zgłosić taką sprawę. Dzwonię z Lubina. Tak. Czemu ci radcy miejscy się na to zgadzają, że strasznie tak niszczą te trawniki między na Mickiewicza? Tam już nie ma trawy, a co drugi dzień przyjeżdża jakiś traktorek i to z powrotem rżnie. To już normalnie jest chore. Tam jest pustynia, a oni kurka od nas to strasznie niszczą. Ale co, tam jakieś prace są prowadzone, czy? No nie, po prostu przyjeżdżają ci z tej służby zielonej, nie wiem jak to nazwać, na tych traktorkach, co trawę szczygą. I co drugi dzień przyjeżdżają i strzygą te trawniki, kurka. One, ja jedzę po całym Lubinie, gdzie indziej te trawniki ładnie zarośnięte są, fajnie wygląda, a na Mickiewicza i tutaj jak jest ten plac zabaw, skateboard, ten tam taki, to wszystko, to kurka, bo oni no stop tam jeżdżą po tych trawnikach i to tną, to normalnie do suchej ziemi jest powycięte. To będziemy dopytywać, czemu tak ostro tną tą trawę. To ostatnio tu przyjechał jakiś gościu, nie wiem, czy to on z zarządu, czy co, mówi, przecież się mieli jechać na tamtą ulicę, czemu wy tu przyjechaliście? No ale oni coś na drugi dzień z powrotem przyjechali. Nie wiem, na czym to polega. No, tak dobrze niszczą te trawniki tam, kurka wodna, w tym Lubinie, że masakra. Zamiast, moim zdaniem, przy takiej suszy to te trawniki powinny być, chociaż wodę zatrzymują, a nie wygolone do gołej ziemi. I to jest cenna uwaga. I tu wracamy do tematu, który wraca do nas jak bumerang, bo jedni chcą, żeby strzyc, inni chcą, żeby nie strzyc. Tak. No tak właśnie, to trzeba by było jakoś wypośrodkować. No właśnie, właśnie. To zróbmy do pół łydki. No, dobra. Bardzo dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy oczywiście naszego słuchacza z Lubina. Temat ulicy Mickiewicza i trawników w Lubinie zapisany, zanotowany. Czekamy oczywiście na wasze telefony, a jak czekamy, to ja jeszcze w takim razie z tematem tutaj się pojawię, bowiem już w ten weekend, co zaraz będzie, w Ścinawie znów wybrzmi blues, a w tym roku festiwal odbędzie się w nowej lokalizacji na terenach przy dawnej strzelnicy. Gwiazdą 14. już edycji ścinawskiego bluesa nad Odrą będzie Marek Piekarczyk z zespołem. Tradycyjnie odbędzie się parada motocykli oraz konkurs zespołów bluesowych i my na ten temat sobie dzisiaj porozmawiamy z panią Iwoną, Iwona porozmawia z Anną Podbudzką, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie, właśnie na naszej antenie, ale to po południu, więc będziemy rozmawiać na temat właśnie tego ścinawskiego bluesa nad Odrą. A więcej szczegółów oczywiście na ten temat na miedziowe.pl, więcej szczegółów na temat imprez również w dziale Nie przegap i co, gdzie, kiedy. Bartku, co? Były już telefony. Były. Była informacja messengerowa. Była. I teraz na szybko informacja od naszej słuchaczki, ale mailowo, odnośnie tematu ławeczek przed Głogowskim Szpitalem. Nasza słuchaczka napisała do nas, że nie ma możliwości zadzwonić, natomiast ma pewną refleksję dotyczącą ławeczek przed szpitalem. Jaką? I tu zacytuję naszą słuchaczkę. Ilekroć mijam te ławeczki, to służą one jako palarnia papierosów dla pacjentów. Zawsze siedzi tam ktoś chory i dotlenia się właśnie w ten sposób. Może to jest powód ich likwidacji. Pozdrawiam serdecznie. Tak, my również tak pozdrawiamy naszą słuchaczkę, która napisała do nas maila. No, ja też często widziałem tam osobę, która na przykład pali papierosa, ale też widziałem osoby, które po prostu siedzą i odpoczywają. Z drugiej strony... Z drugiej strony szpitala jest też miejsce. Ale jak już wychodzi się dotleniać, to dobrze, że idzie się tu dotlenić, a nie dotlenić do szpitalnej łazienki na przykład. Ale oczywiście nie pochwalamy ani jednego, ani drugiego, po prostu najlepiej nie palić. Jak najbardziej też polecamy wybrać się do parku, który jest przecież na terenie szpitala. Tak. Może nie jest jakiś wielki, ale zawsze można sobie pospacerować. Niektórzy w dymka też mogą w parku z naciskiem puścić. Na pospacerować, bo ławeczek z tego co kojarzę tam nie ma. No nie ma. A swoją drogą to pytanie dlaczego? Ale tam chyba były kiedyś ławeczki. Ja pamiętam, że tam chyba były ławeczki.
ale może zostały zniszczone. Ale o to też możesz zapytać. No dokładnie. Dobra. Zapytamy też, czy Głogowski Dzień Zdrowia powróci, bo przecież swego czasu przy Szpitalnym Parku były tego rodzaju festyny organizowane, łącznie z występami, nagrodami i tak dalej, i tak dalej. O, widzisz, patrz, tu z jednego telefonu zrobiły się trzy tematy. Proszę, można? Oczywiście. Można. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy oczywiście. No i oczywiście polecamy dzwonić jeszcze przez najbliższe 3 minuty, bo do 9.45 jesteśmy dla was. Jeszcze przez 3 minuty dzwonicie pod numer 726-114-114. Jeżeli się nie pojawi telefon żaden, no to też się nic już nie stanie, bo jutro kolejny temat dla reportera. Choć może są jeszcze takie osoby, które na ostatnią chwilę chciałyby do nas właśnie zadzwonić, bo nie zdążyły wcześniej, bo nie miały jak. Może ktoś do nas napisać maila, może oczywiście też wysłać wiadomość na Messengerze. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w sprawie właściciela sklepiku osiedlowego ABC, który znajduje się na rogu ulicy Saturna, tutaj przy ogródkach działkowych, jak się idzie do szpitala. Zauważyłam, że ten pan, właściciel BMW czarnego, zrobił sobie miejsce parkingowe, bo parkuje cały czas swój samochód tutaj właśnie przy tym swoim sklepiku. Chciałabym prosić o interwencję, bo tak nie można. Jakby tak każdy parkował przy swoim sklepie, gdzie pracuje, no to wiadomo, jakby to wyglądało. Znaczy, a to BMW fajne? A, niezłe. A niezłe, nie, bo pytam, bo nie wiem, czy sklep otwierać. Oczywiście żarty odkładamy teraz na bok. Proszę powiedzieć, czy parkując tym samochodem w jakiś sposób utrudnia ruch pieszych albo, nie wiem, zawadza? To znaczy, powiem tak, no troszeczkę utrudnia, ponieważ ten samochód jest no dość długi, że tak powiem, on w ogóle stoi na chodniku, ale oprócz tego zajmuje tak jakby ruch pieszy, taki pas pieszych. Dobra. Ulica Saturna, czyli tutaj przy Merkurego Saturna chyba, tak? Skrzyżowanie. Tak, Merkurego Saturna, tutaj przy ogródkach działkowych, jak się idzie do szpitala. Dobrze. Już namierzyliśmy mniej więcej sklepik, ale na satelitarnych zdjęciach nie ma niestety BMW jeszcze. Dobrze, mamy w takim razie zanotowane. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiamy jak najbardziej. Co, to był chyba prawdopodobnie ostatni telefon dzisiaj. No tak, no bo zostało nam 30 sekund dzisiejszej audycji. Także 726 114 114 to numer kontaktowy, pod który będziecie dzwonić już jutro o godzinie 9.15 do 9.45. No i zachęcamy jutro również. Dzisiaj bardzo fajny, obfity tak, program. Poczekaj, ty jeszcze tak szybciutko. Merytoryczne. Dzień dobry. A dzień dobry, witam. To tak szybciutko. Jestem w Radwanicach. Tak, słuchamy. Co tam w Radwanicach jest ciekawego? No właśnie, w Radwanicach jest ciekawego. Wiele się dobrego dzieje, ale są też i minusy. Powiem tak, przy dyskoncie Dino jest droga ruchliwa 12, na której to dojście to z drugiej strony ulicy praktycznie nie ma żadnego ani przejścia dla pieszych. Jest to przejście dalej, dużo dalej, ale niestety idąc na przykład rowerem bądź z wózkiem, z dzieckiem czy z osobą niepełnosprawną, nie ma takiej możliwości, żeby spokojnie, bezpiecznie przejść do Dino. Czyli pasy do dyskontu Dino. Nie rozumiem, wszyscy jeżdżą samochodami, ale są osoby, które poruszają się na nogach, czy rowerem, czy z wózkami. Nie ma tam takiej możliwości. Jest to, sprawia to po prostu dużo niebezpiecznej sytuacji. No to już nie kolejne, to już jest kolejna sytuacja, kiedy sklep po prostu powstaje szybciej niż pasy, niestety. No właśnie nie wiem, do kogo to należy. Jeśli krajowa 12, to raczej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak, się tak jest. To jest ulica Głogowska, ale krajowa 12, tak jest. Tak też myślę właśnie. To jest dosyć ruchliwe, mimo tego, że jest ograniczenie prędkości, ale no niestety są tam takie, są barierki z drugiej strony i są luki do przejścia, do jazdy, do posesji. Można by było zrobić po prostu pasy, dojście do tego Dino, bo naprawdę jest to niebezpieczne. Ludzie przebiegają, przechodzą, auta jeżdżą jak jeżdżą. No, jeden kierowca się zatrzyma, drugi zwolni, ale są tacy, którzy po prostu grożą albo trąbią na takich ludzi. Bo ja rozumiem, że najbliższe pasy, jeżeli ktoś chciałby przejść do tego sklepu, to dopiero tam przy parku, nie? Przy parku. No właśnie. Tak, przy parku, ale tam właśnie chodzi o to, że tam nie ma pobocza takiego, żeby można, bo można iść tam troszeczkę dalej, ale nie ma tego pobocza bezpiecznego, żeby osoba tak idąca sobie samotnie może sobie przejść, ale już z wózkiem czy z rowerem jest to utrudnione. Mamy zanotowane, będziemy dopytywać, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby tam pasy powstały, czy mają w ogóle w planach cokolwiek. Bardzo dziękujemy. Super.
Świetnie, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. My również. Całe Radwanice, Polkowice, okolice, Dankowice. I Zagłębie Miedziowie. Tak, jest. Miedziowice. Na temat dla reportera zapraszamy jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.